W Wodzisławskim Centrum Kultury od niedawna znajduje się nowy cyfrowy projektor kinowy, wart około 240 tysięcy złotych. Placówka zakupiła go przede wszystkim dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia kina. Już dzisiaj po zainstalowaniu nowego projektora cyfrowego trwają testy, trwają prace testowe, również szkolenia pracowników z obsługi projektora. Tak, żeby w najbliższym czasie, już w październiku, ruszyć z kinem cyfrowym, z kinem premierowym w Wodzisławiu Śląskim. Nowy projektor zapewni najwyższą możliwą jakość dźwięku i obrazu. Co najważniejsze, dzięki temu urządzeniu Kino Pegas będzie mogło prezentować wszystkie premierowe tytuły filmowe. Wszystko to składa się na profesjonalne kino, które od dawna było oczekiwane przez mieszkańców. Kino można uruchomić dzięki przystosowaniu warunków zgodnie ze standardami dla tego obiektu. Pierwszym takim etapem był efektowny remont sali widowiskowej kilka lat temu, również inne prace porządkowe, gospodarcze, organizacyjne w obiekcie. W międzyczasie udało nam się pozyskać dofinansowanie na zakup nowoczesnego ekranu kinowego. Październik w Pegasie zapowiada się bardzo obiecująco. Na ekranie polecą największe premiery filmowe, w tym m.in. Polityka Patryka Wegi. W repertuarze m.in. Polityka Patryka Wegi, Boże Ciało Jana Komasy, Ból i Blask Pedro Almodovara, Ad Astra z Bradem Pittem, czy chociażby Rambo Ostatnia Krew. No, nie zapominamy również o dzieciach. Przedstawiamy propozycję ciekawą, fajną, którą również proponuję dorosłym. To film Król Lew. Bilety w cenie 16 i 14 zł już dziś można nabyć na stronie Wodzisławskiego Centrum Kultury oraz w kasie co najmniej na pół godziny przed rozpoczęciem seansu.